Zadanie czwarte. Narysuj wykres ciągu AN, jeśli. Zadanie A. AN równa się 2 przez N i N należy do naturalnych dodatnich i N jest mniejsze od 6. Rozwiązanie dla tego zadania. Zbudujemy tabelkę. U góry piszemy N, niżej AN równa się 2 przez N i za N wstawiamy liczby naturalne dodatnie mniejsze od 6, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i dla podanych N-ów obliczamy AN, czyli dla jedynki otrzymujemy 2, dla dwójki 1, dla trójki 2 trzecie, dla czwórki 2 czwarte, dla piątki 2 piąte. Następnie rysujemy układ współrzędnych. Oś X-ów oznaczamy jako N, oś Y-ów oznaczamy przez AN i nanosimy punkty o podanych współrzędnych. Otrzymaliśmy na wykresie 5 punktów i te punkty są wykresem tego ciągu. Gdyby nie było ograniczenia, gdyby nie było zapisane, że N jest mniejsze od 6, tylko byłby podany pierwszy warunek, że N należy do N+, to byśmy otrzymali nieskończony zbiór izolowanych punktów. W tym wypadku, gdy jest to ograniczenie, to wykresem ciągu jest zbiór 5 punktów. Przykład B. Ciąg AN określony jest wzorem, AN równa się N kwadrat odjąć N i N należy do zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5. Więc budujemy tak samo jak poprzednio tabelkę. W miejsce N wpisujemy podane liczby, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Obliczamy wartości AN, czyli odpowiednio dla jedynki 0, dla dwójki 2, dla trójki 6, dla czwórki 12, dla piątki 20. Rysujemy układ współrzędnych, oznaczamy osie N, AN i zaznaczamy punkty, których współrzędne zapisane są w tabelce. I tutaj wykresem tego ciągu jest zbiór 5 punktów.